Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie. Nasze ogłoszenia duszpasterskie. Dzisiaj w całym Kościele przeżywamy Światowy Dzień Ubogich oraz Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, a także w naszej archidiecezji Dzień Muzyki Liturgicznej. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na remont katedry. Jutro w poniedziałek, tym razem ksiądz Dawid na 19 godzinę zaprasza na katechezę parafialną zatytułowaną Tata, mój bohater, o roli ojca w kształtowaniu osobowości dziecka. W środę rano śniadanie dla seniorów i o 9:30 zajęcia taneczne z instruktorem. W tą środę wieczorem będą spotkania dla rodziców dzieci przed pierwszą komunią świętą. I tak o 18:00 to będą klasy trzecie z podstawowej szkoły numer 2 i szkoły katolickiej, o 19:00 ze szkoły numer 11. W czwartek o 19:00 jest spotkanie dla rodziców bierzmowańców w kościele i spotkanie wspólnoty dorosłych w domu parafialnym o godzinie 19:00. W piątek rano po mszy świętej nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, a po nim panie zespołu charytatywnego zapraszają seniorów na spotkanie przy stole w domu parafialnym. W piątek także swój weekendowy wyjazd formacyjny mają młodzi ludzie przygotowujący się do bierzmowania. Wyjazd jest o 15:30 spod kościoła. W niedzielę za tydzień jest uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. To ostatnia niedziela roku liturgicznego. Będziemy gościć w naszej parafii kaznodzieję diecezjalnego domu rekolekcyjnego z Brennej księdza Stanisława Gańczorza. Kolekta będzie na cel tego domu. W przyszłą niedzielę o 9:45 na sumie będzie msza święta w intencji parafialnego chóru naszego Cantores Familie. Za tydzień o 17:00 zapraszamy na spotkanie w domu parafialnym z Beatą Agopsowicz, autorką powieści z przesłaniem chrześcijańskim. Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książek z dedykacją autorki. O 20:00 za tydzień medytacja karmelitańska i okazja do spowiedzi. Kino Zacisze w ramach Kina dla Ducha zaprasza na film Wyszyński, Zemsta czy Przebaczenie. Seanse są 20 o 17:45 i 21 listopada o 16:45. Dziękujemy paniom oraz panom za sprzątanie naszego kościoła, troskę o kwiaty. Serdecznie Bóg zapłać. Tak szczególnie polecam to wydarzenie spotkania z autorką książek, bo rzadko się spotyka autora książek. Jest to osoba, którą też znam osobiście i jakby tak jest taką normalną nauczycielką, jak wielu nauczycieli. Akurat zaczęła kiedyś pisać książki i wydaje kolejne powieści. One są dosyć ciekawe, dotyczą też jej życia rodziny, pewnych odkryć związanych z pochodzeniem rodziny jej męża. A to wszystko jest właśnie też takie w duchu chrześcijańskim, bo jest osobą wierzącą, zaangażowaną w życie Kościoła. Za chwilę rozpoczynamy Eucharystię.